Przed nami mecz otwarcia Euro 2024. Co to będzie za turniej? Halo tu Berlin. Łączymy się z Państwem ze Stadionu Olimpijskiego. Przekonamy się, czy obie ekipy mają jakieś asy w rękawie na dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na mecz. Kłaniamy się Państwu w pas. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami pierwszy mecz fazy grupowej turnieju Euro 2024. Obie drużyny liczą na udane otwarcie tego turnieju. Hiszpania. Teraz tylko trafić. I mamy pierwszą bramkę meczu. Mają co świętować. No, takiej techniki strzału można by nauczać w akademii. Pięknie układa stopę, podkręca piłkę, a ta szerokim, zwodniczym łukiem wpada do bramki. Mamy teraz rozciągnięcie gry. Naprawdę sensowny pomysł. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Teraz tworzył sobie szansę, uwaga! No i mamy gola! Na razie 2-0. Uciekła mu teraz ta piłka za linię. Naprawdę niepotrzebna strata. Morata. Strata teraz. Kvaratskhelia ma piłkę przy nodze, a wiemy, jak jest niebezpieczny w dribblingu. Musi uważać. Rywal go naciska. Morata. Gramy dalej. Sędzia widzi, że Hiszpanie utrzymali posiadanie i puszcza grę. Świetne zagranie za plecy obrońców Moraty. Ależ widzimy teraz, sędzia pokazuje na 11 metr. To dla nich fatalna wiadomość, a za chwilę sytuacja może być gorsza. Tak jest! Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Wali. Kabadze. Ładny dribbling, zawodnik idzie dalej. Czy trafi? Gol! Umieścił piłkę w siatce! Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkarza. Mamy więc 3-1. Bez gwizdka. Hiszpanie z korzyścią. Taka Badze. Po akcji strata. Morata atakuje teraz. Zobaczmy, czy zagrozi rywalom. Widzowie domagają się strzału. Proszę Państwa, huknął jak z armaty. Aż szkoda, że obok bramki. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie. Do bramki niedaleko. Znakomite wykończenie. I oto ma na koncie już 2 trafienia. Teraz, czy dołoży do tego trzecie? Pytadze. Czy zdoła strzelić? Nie ma gola, poprzeczka, mało brakowało, ale grają dalej. Co zrobi w tej sytuacji? On jest niemożliwy, jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to... Akcja jeszcze trwa, a i słupek, piłka nadal w grze.
Okazja teraz. Ponownie, co za pech. Gdyby tę bombę zmieścił między słupki, jestem przekonany, byłaby bramka. Kłopot z rozegraniem. Z piłką Pedri. Nico Williams. Hiszpanie nie utrzymali piłki. I oto mamy pressing. Musi uważać. Abadze. Taka, strzał w kierunku bramki. Z piłką Pedri. Hiszpanie z korzyścią. Interwencja najwyższej klasy. Akcja rywala skasowana. Uwolnił się z podkrycia. Okazja! Tak! To jest bramka! Widzimy na powtórce, jak silny był tak naprawdę ten strzał. Nawet gdyby bramkarz próbował to złapać, nie zdołałby utrzymać takiej piłki. I po tej bramce jest 4-2. Rodri. Nico Williams. Kukureja. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Stracona piłka. I gol! Niesamowite! Jeszcze jeden błyskawiczny gol dla przegrywających. No to kto teraz postawi na to, że comebacku na pewno nie będzie? Na pewno nie ja. No i ponownie akcja bramkowa. Obrona wywiedziona w pole zawiodło krycie i skończyło się na tym, że piłka zatrzepotała w siatce. Na tablicy świetlnej wynik 4-3. Z piłką Pedri. Fabian Ruiz. Hiszpanie tracą piłkę. Mądrze teraz przerzucają ciężar gry na drugą stronę. I teraz dobra okazja do kontry. Teraz jest konieczny powrót do obrony. Zakrywa do Moraty. Ładnie się ten atak rozwijał, ale rozpoczną teraz od bramki. Kaka Badze. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Luka zmierza teraz prosto w pole karne. To dośrodkowanie mogło tu namieszać, ale obrona czuwa. Udanie neutralizuje akcję w zarodku. Alvaro Morata. Morata teraz przy piłce. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Nico Williams. Jest szansa, uderza. Zdajeszwili. Baratkelia. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców.
niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Edry ma piłkę. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Nie ma gola! Świetna interwencja! Kapetadze. Na skrzydle pojawiło się sporo wolnej przestrzeni. I proszę, sędzia wskazuje teraz na wapno, a to oznacza szansę na wyrównanie wyniku. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to byłaby chyba przesada. Mogą teraz wyrównać. I jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Już przed strzałem trzeba wybrać stronę, w którą bramkarz się rzuci. Tu źle odczytał ruchy strzelca i był już bez szans. Jedenastka wykorzystana. Niezwykłe, z jaką determinacją zespół podjął skuteczny pościg w tym meczu. To był naprawdę imponujący pokaz mentalnej siły. Morata. Rodri. Nico Williams. I oto przy piłce Rodri. Tylko Morata. Dobrze radzi sobie z utrzymaniem przy piłce. Mimo kłopot. Morata. Gol! Gol! Trzy razy gol! Bo to jego trzecie trafienie. A teraz czas na przerwę. Arbiter. Nie wiem, czy 15 minut wystarczyło, żeby ochłonąć po emocjach. Pierwszej połowy dawno nie widziałem tylu ofensywnych akcji. Jeśli w drugiej połowie trzymają takie tempo, to zapowiadają się niesamowite emocje. Ależ to teraz wybronił! Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa! Cikaiszwili. Gio. Piłka szybuje w pole karne. Piękny był to wolej, no ale jednak pudło. Świetna technika, duża precyzja, bardzo niewiele tutaj zabrakło. Rodri. Z piłką Pedri. Robin Lenormand. Dobrze to wykończy. No proszę, bramka. Czyli mają już dwa gole przewagi. Przeciwnicy w tarapatach. Cikaiszwili. Kabadze. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? I Hiszpania bez piłki. Przesuwają się z piłką w strefie ofensywnej. Mogą zagrozić bramce rywala. Czy da się mi tą nadzieję? Nie ma! Piłka w boisku. Gramy! A wydawało się, że mogą mieć okazję. Nic z tego. Nie utrzymują się przy piłce. Bez gwizdka. Hiszpanie z korzyścią. Świetnie się teraz zastawia. Widać, że umie to robić. Biega teraz odważnie w wolne przestrzenie na boku boiska. Ojej! Wszystko wyglądało tak obiecująco. A rozpoczną od bramki. Sędzia wraca teraz do tamtej sytuacji i pokazuje żółtą kartkę.
piłką Pedri. Ferran Torres. Piłka do nogi Moraty. Morata ma mnóstwo miejsca. Uwaga, wciąż może być gol. Co tu się dzieje? 3 gole przewagi. Powoli mogą zacząć świętować. Michał Kadze. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Jest gol! Proszę Państwa, czekaliśmy na to. Doczekaliśmy się. Piękne trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości. Ładna bramka z bliskiego dystansu. Pewne wykończenie. Taka akcja wymaga stalowych nerwów. Bramka za bramką i wygląda na to, że to jeszcze nie koniec tej radosnej strzelanki. O, Catenaccio, to bym tego nie nazwał. Morata. Nabierają teraz Hiszpanie, coraz bliżej pola karnego. Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. I Ferran Torres. Czy zdoła strzelić? On jest niemożliwy! Jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo! I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. I ładnie teraz przechodzi do środka pola. Znakomita blokada strzału. Był jeden korner, a zaraz wykonają kolejny. I mamy kolejny rzut rożny. Cofana przed pole. Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. Ale bramkarz przyłożył się do swoich obowiązków. Dublet w jednym spotkaniu nie zdarza się często, więc ma czego żałować. Blokuje, ale to nie koniec. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Kwiatkowski. Uwaga, ładne prostopadłe do bramki. Wow, świetna interwencja. Było już groźnie. I Hiszpanie z piłką. Chorągiewka w górze, gra przerwana. Widać, że była próba powrotu na pozycję, ale zabrakło synchronizacji albo może odrobiny cierpliwości przy tym podaniu. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Teraz jest niepilnowany. Zagrożenie nie minęło. Mamy uderzenie. Nic tak nie można się zachowywać w szesnastce. Sędzia gwiżdże rzut karny. Byłem przekonany, że sędzia pod... Nie ma gola! Bramkarz wygrał tę wojnę nerwów. Piłkę zgarnia Ferran Torres. Muszę być groźny. Jak to rozegra? Niemożliwe! Nie ma bramki! Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. To skok do rywala i po akcji. Statystyki nie kłamią, gdy ma się tyle okazji. Musi to zaowocować bramkami. Mają wyraźną przewagę, narzucają swoją grę i ostrzeliwują przeciwną bramkę. Stąd taki jednostronny wynik na tablicy. I tak, to będzie korner. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Złapią kontakt. Uwaga, nie łapie, nadal groźnie.
bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Merino. Morata. O, i to był książkowy odbiór piłki. Gio. Jest coraz bliżej pola karnego. Poradził sobie z przeciwnikiem. Trochę ryzyka, ale interwencja niczego sobie. Z piłką Pedri. Ferran Torres. Świetne, prostopadłe podanie. Co za siła! Mają szczęście, że piłka przeszła obok. Dziesięć minut do końca tego meczu. Alkunaszwili. Mięciutko teraz, na dojście. Radkelia. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Morata teraz przy piłce. I wycofanie na przedpole. Dobrze, ratuje, ale to jeszcze nie koniec. Teraz ratuje przed stratą gola. I oczywiście, chorągiewka w górze. Offside. Nie, no przecież to było oczywiste, że nie można tak stać na pozycji spalonej i tylko czekać na piłkę. Ach, niewiele brakowało, by dojść do tej piłki. No ale mamy out. Morata. Nacho. To był faul. Mamy gwizdek. Zaraz wznowią Hiszpanię. Robin Lenormand. Udane wejście. Akcja przerwana. Świetny teraz dribbling. Wciąż idzie na bramkę. Niesamowity gol! Co oni tutaj zrobili? Ja już sam zaczynałem spisywać ich na straty, ale oni nie stracili wiary i teraz są o jedno trafienie od remisu. Ale czasu jest mało. Czy zdążą? No i realizator teraz pokazuje nam powtórkę tego trafienia. Widać tutaj, jak ładnie to wszystko wyszło. Bardzo dobra centra i równie dobre wykończenie. Nicole Williams. Ładny dribbling. Zawodnik idzie dalej. To musi być bramka! Piłka w siatce! Mają to! Dwie bramki to już naprawdę solidne prowadzenie. Na pewno będzie im się lżej grało w końcówce. Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Co za błąd teraz, stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? A, teraz pokazał, co potrafi. Łatwo to broni teraz. Prostopadłe podanie, dobrze pomyślane. Piłka w pole karne, ma tam kto wykończyć. I będziemy mieli rzut rożny. Ja przy piłce. Koniec meczu, proszę Państwa. Drużyna gości. Tak, porażka jest ewidentna, skoro aż dwubramkowa, ale cóż, zespół pracował na to całe